Cześć, witam Was dzisiaj w moim mini vlogu z niedzieli, czyli byliśmy w Rowach w Słowiańskim Parku Narodowym. Zaraz Wam pokażę, czy ten park jest warty tego, żeby się tam do niego wybrać i jak mniej więcej oceniam całą miejscowość Rowy. Tutaj zwiedziliśmy pierwszy punkt taki widokowy na takie jezioro. To jeziorko nazywa się Dołgie Małe i jest to pierwszy punkt widokowy po wejściu do Słowiańskiego Parku Narodowego od strony miejscowości Rowy. Słuchajcie, wstęp do tego parku kosztuje 8 zł od osoby, dzieci do 8 lat wchodzą za darmo. Natomiast na co wam chciałam zwrócić uwagę? Cały szlak rowerowy od miejscowości Rowy do Łeby ma około 50 km i oczywiście całej tej trasy nie przejechaliśmy, bo jest to niemożliwe. Myśmy tu przyjechali z miejscowości Wicie, w Rowach zostawiliśmy samochód i następnie rowerkami pojechaliśmy sobie do Słowiańskiego Parku Narodowego. Bez rowerów byłoby ciężko, bo wam powiem szczerze, że tak te 10-15 km tej trasy trzeba przejechać, bo widoki były przepiękne, było co oglądać. Po drodze spotkało nas wiele takich zwierzęcych niespodzianek. Jak widać na rowerach, my podróżujemy też z 4-letnią córeczką, która ma przyczepkę rowerową i sobie w tej przyczepce siedzi, więc robimy jej kanapeczki i po drodze sobie wcina. Zobaczcie, tam stoi nasz rower z taką niebieską przyczepką. No przyczepka jest ciężka, bo razem z córką jest to waga około 40 kg, ale to możecie, nie, więc ja się tym kompletnie nie przejmuję. I tutaj już z pierwszego punktu widokowego ruszyliśmy dalej rowerkami przez las. Generalnie można by powiedzieć, że no nic specjalnego, przecież zwykła droga rowerowa przez las. Ale słuchajcie, dużo niespodzianek w tym lesie nas czeka. Pierwszą taką niespodzianką były bawiące się małe liski ze sobą, które się nie bały, bo są po prostu młode. Jeszcze nie wiedzą, jakie czyhają na nie niebezpieczeństwa i bardzo długo się koło nas bawiły. Zobaczcie, jak sobie fajnie biegają. Córka była mega ucieszona z tego widoku. Natomiast po drugiej stronie lasu odpoczywała sobie ich mama i padł po drugiej stronie ścieżki, przepraszam, i tam gdzieś w krzaczkach sobie obserwowała, było ją widać, tylko na filmie jej niestety nie widać, ale sobie odpoczywała i obserwowała maluchy. Tutaj mały, przepraszam, drugi punkt widokowy nad jeziorem Dołgie Duże. Tutaj sobie idziemy taką ścieżką przez lasek, zaraz wejdziemy na taki pomost i słuchajcie, otóż jeszcze pogoda do tego była przepiękna, więc cała ta roślinność była przepięknie widoczna. Już sobie tutaj wchodzimy na ten tarasik, zobaczcie, to jest taki długi pomost w morze, chciałam powiedzieć, w jezioro. Słuchajcie, i spotkaliśmy na przykład pływające węże, dużo rybek, ogólnie córka sobie pooglądała, bo bardzo mocno skakały tutaj w wodzie. Zobaczcie, jakie piękne jezioro. To jest jezioro Dołgie Duże. Woda taka trochę wygląda taką mega brudną, nie? No bo jest brudna, nie da się ukryć. Ale słuchajcie, tych jezior jest tutaj naprawdę dużo. Jest jeszcze na końcu potem jezioro Łebsko, które jest gigantyczne, ale do niego już nie dojechaliśmy. No i już ruszamy dalej w trasę.
No i tutaj jeszcze przystanęliśmy na kolejnym pomoście. Ktoś tutaj widziałam, że wjechał sobie rowerkami na pomost, ale niestety tu jest zakaz prowadzenia rowerów i jest ograniczenie do 30 osób na pomoście. Jedna pani mnie zapytała, że ciekawe, dlaczego nie wolno wprowadzać rowerów. I ja mówię, słuchajcie, pewnie z tego samego powodu, dlaczego na pewno w inne miejsca, które często są zatłoczone w sezonie, nie można wprowadzać też rowerów, ponieważ gdyby 30 osób tu weszło z rowerami, to byłoby to obciążenie bardzo duże, to jest pierwsza sprawa, i bardzo mocno byłoby zatłoczone. Także myślę, że to jest przyczyna, żeby tutaj po prostu te zbędne rzeczy zostawić sobie przed tym pomostem. Zobaczcie, jak jest piękne. Coś tam ciągle nam chlapało w tych krzaczkach, coś się ciągle ruszało. Moja córka ogólnie bardzo chciała zobaczyć bobry, ale to niestety się nie udało. Może następnym razem, ale ten pomost jest już bardzo długi. No i tutaj zatrzymaliśmy się jeszcze na pauzę. Macie tutaj Czołpino 7 km, rowy 10, tyle odjechaliśmy od wjazdu do Słowińskiego Parku Narodowego. Tu jest nasza przyczepka, ten drugi rower tam z tyłu jest jeszcze mój, ten przy pomoście. No i tak wygląda to całe otoczenie. Potem oczywiście była jeszcze pizza, bo moja młoda musi zjeść pizzę, więc ona była na pizzy. Tutaj sobie jeszcze jeździła w rowach, zobaczcie, taka ciuchcia. Ogólnie rowy, bardzo duża miejscowość, aczkolwiek uważam, że brzydka. Koniki nas nie ominęły. Tutaj mamy wejście główne numer 1 w rowach. I wam powiem, że plaża przy tym wejściu nie zachwyca. W Wiciu są zdecydowanie ładniejsze plaże i szersze, i tych wejść jest dużo więcej. Tak wygląda tutaj te pierwsze główne centrum przy tym pierwszym wejściu. No i tutaj zjedliśmy przy plaży też takie burgery, których przy tym pierwszym wejściu nie polecam. Były po prostu niedobre, a bułka była spalona. Na końcu oczywiście nie ominęły nas, słuchajcie, warkoczyki. No i takie szejki też przy głównym wejściu na plażę numer 1 i tu polecam, lody są rewelacyjne.